Tu radio rmf24.pl. 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 Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj w trochę innym klimacie. Chciałbym pokazać Wam moich ostatnich 10 dżingli, które zrobiłem dla radia rmf24.pl. Jeżeli robię dżingle do stacji, która jest bardzo sprofilowana, jest to radio z muzyką rockową, z muzyką pop, z muzyką taneczną, to mam odgórnie narzucony pewien profil, mam już w głowie pewien bank instrumentów, które mogę wykorzystać. A jeżeli nawet nie mam jakiegoś pomysłu, mogę podsłuchać sobie jakichś innych dżingli, mogę posłuchać jakiejś kompozycji, która po prostu mnie zainspiruje do stworzenia jakiegoś fajnego dżingla. Tak jest w przypadku dżingli do stacji muzycznych, które są sprofilowane. Natomiast tutaj miałem następujący case. Zrobić dżingle, które nie będą osadzone w żadnej stylistyce muzycznej. One miały być newsowe, miały mieć pewien charakter newsowy, ale jednocześnie nie być newsowe. Miały być nowoczesne, ale niezbyt nowoczesne. Nie miały być zbyt elektroniczne. Uwierzcie mi, że jest to naprawdę zadanie wymagające wyjścia totalnie poza swoją strefę komfortu, poza jakieś takie bezpieczne ramy, w których zawsze się poruszałem. Jingle zrobiłem mniej więcej 2-3 tygodnie temu. Temat był zakończony, zostały wysłane do masteringu. I wydaje mi się, że to fajnie wyszło. Myślę, że przynajmniej połowę z tych dżingli teraz po 2 tygodniach słuchaniach jeszcze bym trochę inaczej przearanżował. Tak już mam. Myślę, że na palcach jednej ręki mogłem policzyć wszystkie z moich, nie wiem, 200 kompozycji, które stworzyłem w swoim życiu, z których jestem zadowolony po dziś dzień i nic bym w nich nie zmieniał. A tak w ogóle to zachęcam do słuchania radia. Bardzo,
Bardzo dobra muzyka. Myślę, że sporo kawałków, których dawno już nie słyszeliście. Świetne rozmowy, świetne reportaże, jak zwykle rzetelne fakty. A jeszcze słowem końca, mastering zrobił niezawodny Piotr Kozioł ze Studia 7 Dźwięków. Polecam. Facet zna się na rzeczy. On wie, gdzie dopompować i gdzie ująć, albo no tak zrobić, żeby to po prostu bardzo dobrze brzmiało. Polecam. Do usłyszenia.